Dzień dobry Państwu. 27 marca, jest, ale słońce świeci. 2024, środa mamy dzisiaj. Właśnie Matylda dzwoniła, że przyniesie bluzkę, bo zapomniała bluzki na WF, więc się przejdę dla, no tak po prostu, dlatego, żeby się przejść. Paweł tutaj sobie myje auto, widzę. Ugryź mu towarzyszy. Siemaneczko, idę, dobra, a zaraz wrócę. No i tak. Już mamy taką dobrą pogodę, a ja dzisiaj nie miałam w planach nigdzie łazić, spacerować, to stwierdziłam, że rozsądnie będzie po prostu się przejść. Trochę powietrza nie zaszkodzi, no nie? Później po południu tak muszę wziąć samochód, mam parę rzeczy do załatwienia. Jest jeszcze w miarę dobra godzina, chociaż no nie chciałabym, żeby ten spacer zajął mi za dużo czasu. A coś tam w domu też jest do zrobienia. No, także idę, moi drodzy. Widzimy się niebawem. Witam się z Wami raz jeszcze, chociaż już zdążyłam wrócić do domu i zrobić sporo rzeczy w międzyczasie. Widzę, że kot się tutaj pojawił i zniknął. Ale ugryź przyszedł. Dobra, idę. Idziemy stąd ugryźć. Chodź. No się nie mam. Przebieg gdzieś mi się schował. Przebieg ugryź się. Kota nie ma. Chodź, ugryź, chodź. Zostaw. No nie widzę gościa. Gdzieś musiał zwiać. No nic. Idę na chwilę zasiąść w ogrodzie. Chociaż to będzie tylko chwila, bo zaraz muszę lecieć na miasto, ale pogoda jest jaka jest. Sami widzicie. Żal nie skorzystać. Mogę? A ty tu już jesteś. Ale jesteś szybciutki. Chodź ugryź. Chodź. No, chciał się przywitać. Nie było dane. Matylda już dawno opuściła mury szkolne. Dołączyła do mnie, kiedy byłam na zakupach, a teraz idziemy po wodeczkę. Następny krok to szkoła od nowa i Klara. Kawkę piję, chociaż myślałam, że będzie gorzka i słodka, no niestety, życie. Mhm. Jak włóczyki. Tak, o. Świetny plan. Obmyślany plan na dzień bez plecaka. Ale to jest dobry plan. Świetny. Ej, albo mikrofalówkę. Matylda, błagam cię, bądźmy realistami, dobrze? Dobra, idziemy teraz po Klarce do szkoły. Mam nadzieję, że on zaraz kończy angielski chyba. Chyba, że się przedłuży. I jedziemy na podwórko, bo żal pogody normalnie. Posiedzimy na dworze, zjemy rosół dzisiaj, dobrze? A na podwieczorek mamy babkę drożdżową. Tak? No, to dobrze. Ale pogoda, dzisiaj można normalnie bez kurtek chodzić, to ja lubię. Wreszcie. Bo ja mam ciepłą bluzę. Dotarliśmy do domu, drodzy Państwo. Zakupy, plecaki zrzucone i lecimy posiedzieć na słońcu oczywiście. No i to jest wiosna i to ja rozumiem i szanuję. Bluza! Gdzie jest twoja bluza? No to lepiej załóż. Paweł chyba las usiłuje zbudować. Idziemy do domu zaraz? Mhm. Mi też już się nie chce siedzieć. Czy rosół zjesz? Hmm? Może rosół zjesz? Tak. Dobra. Ja tak mam teraz ochotę na ten rosół. Ta gitara. No, to można powiedzieć, że już prawie dobry wieczór, bo mamy w pół do szóstej. Kitek se siedzi w domu. Ja zaraz rozlewam rosół tutaj dla dzieciaków. Władek tam coś pomaga, tacie na zewnątrz. Na dziewczyny. Co robicie? Układacie puzzle? No, nieźle, nieźle. Ja układam te pierniki. Pięknie, Adyśka. Ja zawsze układam pierniki. To układajcie pierniki, ale chodźcie zaraz zjeść rosół, dobra? Rosół zjedzony, przyszła pora na babkę drożdżową. Kupiłyśmy sobie dzisiaj? Kupiliśmy w sumie. Nie.
Odejdź, kitku. Ty nie jesz, babki drożdżowej. A tutaj jeszcze Rosół na Władka czeka. Ale się coś doczekać nie może. On tam dalej coś z tatą chyba szaleje, trzeba będzie odgrzewać. No nic, trudno. Dobra, babka? Pyszna. No to świetnie. Te marchewki to byście zjadły, dobra? Wiem. Smacznego. Dziękuję. Popołudniowy relaks, moi drodzy, ostatnia faza jest na puzzle. Takie w ilości 300 sztuk układa się najfajniej, bo się w miarę szybko je układa i... I są bardzo fajne te. No, ten akurat fajny wzór. Ale też rzeczywiście ta ilość jest okej, bo można je tak... Są dość skomplikowane i w miarę szybko się je układa. Natomiast takie tysiączki to jest, wiecie... Akcja najwięcej czasu, no nie? No. Dobra, działamy sobie, to może nawet dzisiaj to złożymy, co wy na to? Tak. No to ogień, bo będzie... Władek dalej zajęty. Mama, wiesz, które wydaje mi się najtrudniejsze? Która? Te. Bo to będzie trzeba było tak przyłączyć, że na przykład to są wszystkie takie same te rzeczy. Skupmy się, wiecie, krok po kroku i się zrobi, nie? Mogę? O, sorry. A, to tutaj teraz powinniśmy mieć jednego. Jeszcze tu mamy jakąś dziurę do wypełnienia. I tutaj jeszcze... Ja mam tutaj dwie dziury do wypełnienia. Znajdziemy wszystko. Okay. Spoko. Działamy. Możemy wziąć. Gdzieś tutaj. No gdzieś to tutaj będzie, myślę. Nie, to zwróć to... uwagę, że tu jest odcięcie. Jakiś inny obrazek wchodzi. Zobacz, w którym miejscu. A, to są pączki. Ja wiem, to jest gdzieś z boku. Teraz nie wiem do końca. A tutaj będą lecieć pączki. Czyli później tutaj... No dobra, no to działamy. A Matilda się z nami łączy.